dzisiaj znowu powyżej 30 stopni. Coraz częściej mówi się o tym, że no, wykańczają nas te fale opałów i będą to coraz częściej fale tak naprawdę zabójczych dla nas upałów. Będzie nam coraz trudniej sobie z nimi poradzić. A tak naprawdę, jeżeli chcemy przetrwać jako cywilizacja człowieka na tej planecie, to musimy zacząć myśleć o tym, jak zbudowaliśmy ten świat w zupełnie nowy sposób. To znaczy, jeżeli do tej pory funkcjonowaliśmy, nasza ekonomia, nasze stosunki społeczne, ekonomiczne, gospodarcze funkcjonowały głównie jako napęd do permanentnego rozwoju, co sprowadziło się do tego, że coraz więcej produkujemy, żeby coraz więcej sprzedać. A tak naprawdę sprowadziliśmy do tego, że produkujemy śmieci, o czym też już wcześniej wspominałam, to się szybko psuje, żeby mogło przyjść następne. Tak naprawdę produkujemy cały czas coraz więcej śmieci, coraz więcej śmiecimy. I to nie są te wartości, o których myśleliśmy najpierw. I trzeba to zmienić. Nazwano to powzrostem, the growth z angielskiego, ale tak naprawdę sprowadza się do takich wielkich pytań, które musimy sobie postawić. To znaczy, czy potrafimy wyobrazić sobie swoje funkcjonowanie bez wyścigu? Takie, wiecie, z rikczem głównie. To znaczy, że nie będziemy kupować samochodu co 3 lata albo najprawdopodobniej nie będziemy go mieć. Będziemy żyli wolniej. Co my będziemy wtedy robić? Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić nas, że robimy coś dlatego, że fajnie, bo tak naprawdę nie obrośniemy w piórka materialnie, tak jak to było do tej pory. Będziemy marzyć o tych Ferrari, ale to będą zupełnie inne Ferrari. I ten świat musimy zmienić, jeżeli chcemy przeżyć wszyscy, na taki dużo mniej przemocowy. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nie wiem, moglibyśmy w szkole nie dostawać w ogóle ocen? W ogóle. Moglibyśmy się uczyć po to, żeby się nauczyć, a nie po to, żeby mieć super oceny, żeby się gdzieś tam dostać na kierunki. W ogóle jak? Chciałabym się dowiedzieć, czy sobie to wyobrażacie? Zmianę tego wszystkiego, zatrzymanie się w pędzie i takie zdecydowanie zwolnienie.